Państwu. Ja nazywam się Bartłomiej Krzysztan, jestem adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i będę miał niezmierną przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie na temat, który w laboratorium imienia Richarda Pipesa, który jest organizatorem tego spotkania, uznaliśmy za dość interesujący, na tyle interesujący, że to nasze ostatnie przedwakacyjne spotkanie jest pierwszym w cyklu, ponieważ na jesieni zorganizujemy jeszcze jedno spotkanie poświęcone studiom postkolonialnym i relacjom teorii postkolonialnych z Polską, a także z dawną przestrzenią drugiego świata. Jest mi niezmiernie miło powitać naszych dzisiejszych gości, których za chwilę przedstawię. Bardzo dziękuję również wszystkim, którzy do naszego spotkania dołączyli. Na początek, zanim przejdę do przedstawienia gości, kilka uwag technicznych a propos naszej dzisiejszej organizacji. Za sekundę po przedstawieniu naszych gości oddam każdemu z nich głos na około 15 minut na wygłoszenie takiego krótkiego referatu dotyczącego tego naszego dzisiejszego spotkania. Potem pozwolę sobie sam zadać pytania, dlatego że temat dla mnie również jest niezwykle interesujący, a potem już przejdziemy do sesji Q&A, w której oddam Państwu głos. Jeszcze z takich uwag drobnych dodam tylko, że profesor Michael Miller swój referat wygłosi w języku angielskim, natomiast o ile dobrze pana profesora zrozumiałem, potem podczas już sesji pytań będziemy mogli spokojnie przejść na język polski. Przedstawię teraz naszych gości. Naszą pierwszą gościnią jest profesor Grażyna Borkowska, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, z którym jest związana do dzisiaj. Pani profesor jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, redaktorką naczelną Pamiętnika Literackiego od 1998 roku, a od roku 2004 prezeską Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, członkiem rad naukowych wielu instytucji, m.in. IBL PAN, Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Słownika Biograficznego, jest również członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk i rad redakcyjnych kilku pism, między innymi kwartalnika PAN Akademia. W latach 2010-2014 pani profesor była przewodniczącą Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jest również gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się literaturą XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet Żmichowskiej, Orzeszkowej, Naukowskiej, Dąbrowskiej, którym poświęciła większość swoich książek i artykułów. Pani profesor została wychowana na świetnych wzorach Warszawskiej Szkoły Strukturalnej, pisała doktorat u profesora Michała Głowińskiego. Przesunęła również swoje zainteresowania teoretyczne w stronę krytyki feministycznej. Jest obserwatorką i komentatorką współczesnego życia literackiego, a z dwóch ról, historyka literatury i krytyka, ta pierwsza jest jej bliższa. Drugim z naszych gości jest profesor Michael Miller, który ukończył Wydział Historii Języków Słowiańskich na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem oraz uzyskał doktorat z Historii Europy Wschodniej na tymże uniwersytecie. Pracował jako badacz w Instytucie Europy Wschodniej na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem oraz Uniwersytecie w Gizen, a także w Berlińskiej Komisji Historycznej. Między 1990 a 1992 rokiem otrzymał granty w ramach niemieckiej fundacji badawczej i w ramach programu Immanuel Kant. Pan profesor uzyskał habilitację w Instytucie Historii Europy Wschodniej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim w 1993 roku. Od 1992 do 1996 roku wykładał historię Europy Wschodnią na Europejskim Uniwersytecie we Florencji, a od 1996 do 2019 roku jest kierownikiem studiów historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Halle. Jest również współredaktorem kwartalnika historycznego wydawanego przez Instytut Historii Polskiej Akademii
nauk. Był również w latach 2003-2014 członkiem wspólnej polsko-niemieckiej komisji do spraw podręczników. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii społecznej i intelektualnej między XVI i XIX wiekiem, historii reformacji w Europie Wschodniej, zmian społecznych i transformacji elit w Europie Wschodniej oraz rekonstrukcji tożsamości terytorialnych w Europie Wschodniej między XVI i XX wiekiem. Najważniejszych prac opublikowanych przez profesora należą książki Zrozumieć historię, wydaną przez Wydawnictwo Poznańskie w 2012 roku, czy również wydana po polsku w roku 2005, książka Rozbiory Polski, historia Polski i Europy w XVIII wieku. I naszym ostatnim gościem, którego przedstawiam na końcu, co nie oznacza, że jest gość najmniej istotny, jest pan profesor Tomasz Zarycki, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest również kierownikiem Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością. Pan profesor w swoich badaniach zajmuje się socjologią polityki, socjologią kultury, socjologią elit i wiedzy, teorią krytyczną, analizą dyskursu, socjologią historyczną i geografią społeczną. Z wykształcenia pan profesor oprócz bycia socjologiem jest również geografem specjalizującym się właśnie w socjologii polityki, w socjologii kultury i socjologii wiedzy. Wśród książek opublikowanych przez pana profesora znajdują się między innymi takie pozycje jak Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe, czy peryferie, nowe ujęcia zależności centroperyferyjnych, kapitał kulturowy, inteligencja w Polsce i w Rosji, a także New Regional Identities and Strategic Essentialism, Case Studies from Poland, Italy and Germany. Wszyscy z naszych dzisiejszych gości w mniejszym lub większym stopniu publikowali również w temacie, który jest naszym, będzie podlegać naszej dzisiejszej dyskusji, czyli w kwestii postkolonializmu i tego, w jaki sposób teorie postkolonialne mogą bądź nie mogą być aplikowalne do przestrzeni polskiej i do przestrzeni Europy Wschodniej. Po tym wstępie oddaję już głos. Proponuję, żebyśmy wypowiadali się alfabetycznie, także zacznijmy od pani profesor Grażyny Borkowskiej. Oddaję głos. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ta kolejność jest o tyle niezręczna, że mój stosunek do postkolonializmu jest raczej dyskusyjny czy krytyczny, więc może niedobrze jest zaczynać od wątpliwości, może lepiej byłoby zacząć od przedstawienia wypowiedzi tego z naszych gości, kto jest zwolennikiem, badaczem, czy może nawet wyznawcą teorii postkolonialnych. Ale skoro porządek jest taki, jak pan zaproponował, alfabetyczny, proszę bardzo. Ta uwaga w moim krótkim biogramie dotycząca solidnych studiów strukturalistycznych odbytych w Instytucie Badań Literackich ma o tyle związek z wypowiedzią, że zostałam tam nauczona między innymi przez swego promotora i przyjęłam to jako zasadę obowiązującą na zawsze do precyzji definiowania pojęć, terminów, których się używa. I z tego punktu widzenia kariera postkolonializmu wydaje mi się nie we wszystkich przypadkach uzasadniona, a sam zakres tego pojęcia, zakres jego treść, bardzo odbiegający od pierwotnego rozumienia tych kategorii przede wszystkim przez Edwarda Saida. I wydaje mi się, że jakkolwiek kariera rozmaitych pojęć i terminów, nie tylko w przypadku postkolonializmu, bardzo często wykracza poza pierwotne rozumienie i poza pierwotne użycie, to tutaj te odstępstwa wydają mi się nadmiernie zbyt daleko idące i zacierające istotę rzeczy. Otóż wydaje mi się, że dla teorii orientalizmu i postkolonializmu w tym wydaniu klasycznym zasadnicze znaczenie i całkowicie pomijane w rozlicznych użyciach ma kwestia reprezentacji. Hegemon w ujęciu postkolonialnym to jest ktoś,
kto reprezentuje inną kulturę, inną grupę etniczną, inną grupę narodową, wypowiada się w jej imieniu, ocenia jej poziom, ocenia jej wartość, w jakich okolicznościach, no przed opinią publiczną światową, w różnego rodzaju ujęciach, pracach i tak dalej, i tak dalej. Pomijam tutaj sam kolonializm, jego wymiar gospodarczy, przechodzę do kwestii postkolonializmu i do kwestii reprezentacji. I wydaje mi się, że to rozumienie klasyczne, sajdowskie, zapoznane w dalszych użyciach jest absolutnie podstawowe. I wyobrażam sobie, że ono działa w dwóch sytuacjach. Wtedy, kiedy ta kolonizowana kultura nie ma swojej literatury, publicystyki wysokiej, może mieć twórczość ludową, folklorystyczną, ale nie funkcjonuje jako taki dojrzały podmiot kulturowy w obiegu, nie wiem, europejskim czy światowym. I wyobrażam sobie, że też pojęcie sajdowskie łatwo i logicznie aplikuje się do innej sytuacji, kiedy kolonizowana kultura ma literaturę wysoką, niejednokrotnie starszą i znaczącą co najmniej tyle, ile kultura kraju występującego w roli kolonizatora, ale ta kultura jest z punktu widzenia centrów europejskich i z punktu widzenia hierarchii europejskich jest prezentowana jako kultura egzotyczna. I to jest na przykład przypadek Indii i skolonizowania przez Brytyjczyków. Ludy Półwyspu Indyjskiego miały od wieków starszą niż kultura europejska kulturę własną, ale wyrażoną w językach z punktu widzenia europejskiego nieznanych i egzotycznych, w związku z tym no jakby pozostających w uśpieniu, w niewiedzy, w nierozpoznaniu. I to są te dwa przypadki, do których postkolonializm się stosuje i gdzie pełni no naprawdę bardzo, bardzo ważną rolę, bo odsłania mechanizm reprezentowania jednej kultury przez drugą. Jednych kolonizatorów reprezentujących kulturę skolonizowaną. I ani przypadek A, to znaczy brak tej literatury wysokiej, kultury wysokiej, ani przypadek B, posiadanie przejawów tej kultury, ale funkcjonujących jakby poza obiegiem uznanych centrów, nie jest przypadkiem Polski. Dlatego stosowanie pojęcia postkolonializmu do sytuacji polskiej, jak rozumiem, do sytuacji Polski XIX-wiecznej, ulegającej przemocy w postaci zaborów i Polski po II wojnie światowej, podporządkowanej hegemonowi radzieckiemu. Mimo tego, że polska kultura, polskie państwo, polskie społeczeństwo, polski naród podlegał przemocy i fizycznej, i symbolicznej, to jednak nie jest to sytuacja odpowiadająca memu rozumieniu postkolonializmu, ponieważ tutaj nie dochodziło do tego centralnego punktu, który w perspektywie postkolonialnej moim zdaniem jest kluczowy i którego absolutnie nie można pominąć, to znaczy reprezentowania. Nas nikt nie reprezentował, a jeśli próbował reprezentować naród, społeczeństwo, kulturę polską, to były działania albo niepodejmowane, albo nieudane. Natomiast my sami, mimo tych wszystkich utrudnień politycznych,
Robiliśmy to w różnej formie, chociażby przez ośrodki emigracyjne, przez drugi obieg. Ja wiem, że to są wszystko jakby działania wtórne i nie załatwiające tej sytuacji przemocowej, ale jednak niesłychanie istotne i absolutnie wykluczające moim zdaniem ten punkt widzenia postkolonialny. Niemniej jednak zauważam, i to budzi mój niepokój, ale nie w stosunku do tych badaczy, tylko do mnie samej, że być może coś w tym rozumieniu zostaje przeoczone, skoro studia postkolonialne w odniesieniu do sytuacji polskiej niesłychanie się rozwinęły i w pewnym sensie się ciągle rozwijają w różnych postaciach. W takiej postaci klasycznej, kiedy się mówi o postkolonializmie, w takiej powiedziałabym półjawnej postaci, kiedy się mówi o studiach postzależnościowych, które zostały jakby nadbudowane nad postkolonialnymi sugestiami i dotyczą i są jakby polskim wadem postkolonializmu. Natomiast nie spotkałam w pracach przyznam, że przede wszystkim czytam prace kulturoznawcze, literaturoznawcze, rzadziej, zupełnie wyjątkowo politologiczne i w tych, które czytam, nie znalazłam uzasadnienia, takiego pełnego uzasadnienia, dlaczego studia postkolonialne są tak ważne dla rozumienia polskiej kultury, szczególnie polskiej kultury dwóch ostatnich stuleci. Właściwie takim powtarzającym się leitmotivem w tych pracach jest stwierdzenie, że dzięki wątkom postkolonialnym polska kultura, polska historia zostaje włączona w dyskurs światowy. To ma być tym głównym profitem wynikającym z posługiwania się narzędziami postkolonialnymi. Otóż wydaje mi się, że tego typu myślenie zdradza pewien kompleks rzeczywiście, który można by nazwać postkolonialnym. Czy dla tego włączenia warto dokonywać wielu uproszczeń w patrzeniu na polską historię. I myślę, że studia postkolonialne wiele rzeczy, nie tylko, że wielu rzeczy nowych nie odkrywają w odniesieniu do kultury polskiej, ale nawet wiele rzeczy zasłaniają. Zasłaniają pewną odrębność naszego przypadku. I nie chcę przez to powiedzieć, że nasza polska perspektywa i nasze polskie okoliczności wymagają jakichś nadzwyczajnych środków. Nie, każdy przypadek wymaga nadzwyczajnych środków, szczególnie jeśli zostaną do niego zaadoptowane narzędzia, no właśnie wymagające zabiegów adaptacyjnych bardzo szerokich. No poza tym wydaje mi się, że studia postkolonialne, tak jak w wieku XIX spór szkół historycznych warszawskiej i krakowskiej przesuwa jakby ciężar różnych naszych niedojrzałości, błędów, szaleństw, niedoceniania, no właśnie na te czynniki zewnętrzne. I samo podejście postkolonialne no przesuwa ten, uruchomione takim w środku naszych dziejów, no w wieku, na przełomie XVIII i XIX wieku. Tam do tego czasu i później jest myśl postkolonialna aplikowana. Ale przecież nasza historia jest starsza i ona się w tym momencie nie zaczyna. Być może przełom XVIII i XIX wieku jest właśnie konsekwencją pewnych procesów gospodarczych, kulturowych, mentalnościowych, które zaczynają się znacznie wcześniej. Może w wieku XVI, może w wieku apogeum polskiej siły, ekspansji terytorialnej itd., itd. Więc z tych wszystkich powodów no, wyrażam swoje wątpliwości co do aplikowania narzędzi postkolonializmu do kultury polskiej jako kultury skolonizowanej.
Natomiast nie mam wątpliwości, że stosunek polskich rządów, władzy, klas posiadających w odniesieniu do terenów nazywanych bardzo nieprecyzyjnie i dzisiaj już jest ta nazwa szeroko kwestionowana, Kresów Wschodnich, że tam dokonywał się proces kolonizacji dokonywany przez polskich posiadaczy, być może również przez niektórych, przez także twórców kultury. I tutaj i w tym przypadku te klasyczne warunki wymienione przez Saida są, one się pojawiają w czystej postaci, ponieważ ani Litwini, ani Białorusini nie dysponowali w wieku XIX tą wysoką kulturą, która pozwalała im na autoreprezentację w świecie europejskim. I rzeczywiście Polacy na pewnych zasadach te role spełniali, jednocześnie dokonując bardzo ostrej, w jakimś stopniu również nieludzkiej eksploatacji tamtych ziem. Ponieważ akurat ktoś dzwoni do drzwi, a ja zresztą i tak już miałam zakończyć, to na tym bym poprzestała. Ta dwudzielność kolonializmu i postkolonializmu w warunkach polskich moim zdaniem, w moim rozumieniu tych zjawisk zmienia się w taką jednokierunkową kolonizację Kresów przez i klasy posiadające i polską, i przedstawicieli polskiego społeczeństwa, polskiej kultury. To nie ulega wątpliwości, ten proces XIX-wieczny kończy się dopiero z upływem, dopiero w przeddzień II wojny. Tymczasem dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor za ten sceptyczny głos wobec idei poszukiwania możliwości interpretowania polskich dziejów z perspektywy tego podwójnego doświadczenia kolonialnego, bycia jednocześnie kolonizującym i kolonizowanym. I żeby nie przedłużać, oddaję od razu głos panu profesorowi Michaelowi Millerowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie na tą wyjątkowo ciekawą dyskusję i przepraszam za to, że niestety przynajmniej na początku będę mówił po angielsku, bo naprawdę nie chcę państwu męczyć tą naprawdę kiepską polszczyznę. No więc tak. Actually, I share many of the critical remarks that Professor Borkowska make, although my reasons to do so are guided by my experience as a historian and an early modern historian in particular. So what I would like to do is to start with some remarks about colonial contexts of Polish history in general. Then I should continue about remarks on the concept of post-colonialism. Now, colonial contexts. Of course, as an early modernist, I am strongly committed to the interpretation of Poland's early modern history as being a history of dependency and of, if you like, semi-colonial conditions. And as we all know, you know what I'm talking about, the dependence of the emerging early modern European world market of food supply, the following
emergence of a monoculture of food production in the Rzeczpospolita that also had as an effect a decline of commodity production, of urban culture, etc. So that's a classical situation of dependency. And to some extent, it's also, I think, justified to talk of a semi-colonial character of that relationship between the centers of European trade and the peripheries to which Poland, Lithuania belonged at the time. And I'm tempted really to underline that the idea of dependency and the understanding of early modern dependency of Poland, Lithuania is not something that Immanuel Wallerstein actually discovered, but Polish historians, I'm talking about Marian Małowist and his followers. So clearly this is a context in which one could talk about dependency and even colonial relations. On the other hand, I cannot see any valid argument to talk about colonization in the context of the agrarian structure of the Rzeczpospolita. I'm talking about the phenomenon of pańszczyzna that has recently been mentioned quite often as being something like a colonial constitution institution. Well, this is certainly not true. Corvée, pańszczyzna existed in many parts of Europe. And clearly, pańszczyzna, for example, in northeastern Germany, in Brandenburg and elsewhere, east of the River Elbe, was not a colonial institution. It did not interfere with the existing cultural conditions. Moreover, it leads, talking about the eastern Kresy of Poland, moreover, it's very clear to me that Lithuania, Belarus, or the Ukraine were not colonized in that period, were not colonized in a sense that we are entitled to call colonial. Actually, the Ukrainian Lithuanian elites, they were not exchanged, they were not expelled, they were not replaced by Poles, and but they were much rather integrated into a leading culture of the Rzeczpospolita. And again, the Rzeczpospolita was certainly not a Polish state. At the time, it was a very much diversified state in terms of elite cultures, of language, of religion. So this is not a colonizing power. It would make sense to discuss whether the early modern Rzeczpospolita was an empire in itself, but certainly not a colonizing a power. And this, of course, changed in the 19th century, not immediately, but in the course of the 19th century. Yes, of course, foreign domination over the Polish lands after the partitions, foreign domination sort of implied aims and practices of deculturalization, if you like, but did foreign domination really primarily aim at a colonial regime? I would doubt that. I mean, I would agree to some extent that Prussian rule of the Zaborpruski in the Zaborpruski had very much colonial implications, and I was guided towards the end of the century by ideas of colonial rule. But after all, the Zaborpruski is not the whole of Poland, and what Professor Borkowska said about Polish high culture in that period is absolutely true. There is no way, not even the Zaborpruski, to
sort of deprive the national emerging national society of its cultural Polishness. Now, a different context then, of course, has to be considered when we speak of the late 19th century, and namely the early 20th century, in particular, the period between the two world wars. Yes, I would say indeed that the Second Polish Republic had in some way, or there was in the Polish Second Republic, there was a spirit of colonization, and in particular, a spirit of colonization of the East, although this was not clearly the dominant political project of the time, but there were projects of ethnic and economic colonization and attempts to put them into practice. But there again, I think one has to consider that not only Poland in the interwar period, but many newly emerging nation states of that period, or re-emerging actually nation states of that period, were, so to speak, nationalizing states. This is a term introduced by the American political scientist Rogers Brubaker. So, well, yes, nationalizing states in the sense of a general tendency towards creating cultural, political, even religious uniformity within the borders of these nation states, almost, and I would say this was almost an automatic outcome of the challenges of creating a nation state that had a very precarious background politically, religiously, ethnically. So yes, in a way, there is a colonial dimension in Polish interwar politics, but if you look at it against the background of other nation states of the period, I would not see very much of a Polish specificity. And I would like to draw in that context your attention to another European case, the case of Mussolini's Italy. Well, yes, in the context of Italy, that's one could certainly speak of that dialectics of peripheral existence and colonialism. It was clear the aim of Mussolini's Italy to overcome backwardness, economic backwardness, and to overcome dependence from the dominant states in Europe, overcoming through colonialism in Europe. And we all know that really dramatic and disastrous history of Italian colonialism in Africa. But again, I would say this is where is the comparison with Poland? Even if in Polish politics you had this kind of colonial impetus in some contexts, this is not, after all, not comparable with other much more dramatic cases. One could also mention Spain and the emergence of Spanish fascism and the context of African colonial politics of Spain. So that would make a lot of sense, much more than in the case of Poland. Or it's more fruitful to think in these terms of colonialism in these cases rather than in the case of Poland. Now, what I really find irritating is what has come up very recently, namely due to a book by the American historian Dirk Moses, The Problems of Genocide, published in 2020. Now, Moses suggests to interpret Nazi genocide in Poland and in Russia, the Soviet Union, during World War II
as a colonial phenomenon. I would vehemently deny that this is appropriate. And my counter argument would be that behind that these politics of Nazi politics of genocide, there was no virtually no colonial rationale, no economic rationale, no political rationale. Why murdering Poles and Jews without having an idea of what the profit of it could be? So I would still insist this is not just colonialism. This is another dimension of genocide. Now, briefly about Orientalism and cultural post-colonialism. Of course, one tends to think, first of all, of, for example, Larry Wolfe and his book about inventing Eastern Europe in the Enlightenment, the 18th century, the emergence of a negative view of Eastern Europe in a broader sense in the eyes of Western West European authors. Yes, of course, the Orientalist discourse, there is an Orientalist discourse in Western Europe in the 18th century, clearly. And it's a discourse about otherness and inferiority of Eastern Europe. And it has to be read against the background of visions of Western Europe dominating Eastern Europe. More particularly, of course, in the origin, visions of fighting Russia as the new unknown factor of power, yet unknown factor of power in Europe. At the same time, however, we know very well that both in Polish and Russian discourses of the 18th century, there is a strong emphasis on one's own backwardness and the civilizational gap that allegedly divided Eastern Europe from the West. And this has to be understood, for example, in the context of enlightened politics, often sometimes rather brutal in politics of the Enlightenment, that, for example, not only Catherine the Great in Russia, but also Stanisław August Poniatowski justified with the argument that the own country was backward and had brought to civilization through some kind of steering, if necessary, also violent steering. But this, all I want to say here is that there is a phenomenon of self-exotization in Poland, in Russia, and as well, self-exotization that was not directly imposed by Western discourses about the inferiority of Eastern Europe, but developed on the background of debates within these states and of intellectual currents in these states, in these societies. And in a way, these debates over one's own inferiority or backwardness or whatsoever still seem to be rather powerful in the 19th century and perhaps even now, but this is a question that I would not comment on. No. But anyway, self-imposed exoticism is something important, I think, to understand discourses in Poland, but not only in Poland. There are many parallels again in Europe, not only in Eastern Europe. I would mention Spain, Italy, Turkey, where the intellectual disputes over one's own identity and the future of the society are very much impregnated by ideas of self or by concepts of self-exotization. Now, very briefly, to end with academic post-colonialism.
I think that in Poland there is no such thing as an academic culture imposed by foreign rule or foreign domination. Of course, restrictions in intellectual context and academic context with parts of the world play a role and did play a role, but in the Polish case, looking at academic culture in socialist Poland after the Second World War, I would, however, say that the openness towards receiving and sort of positively incorporating global academic trends was very high. And I must say that in my impression, Germany was much more, West Germany of the 1950s, 60s and 70s was much more provincial, also in terms of not knowing what was going on the West, in the West, in France, in Britain, in the United States, much more provincial than Poland actually. And I would also mention another counter example, that's Japan. Of course, Japan did not have any kind background in being colonized, but at the same time, there's a strong tendency, there still is a strong tendency of self-exotization in Japan's social sciences. And as an example, I would mention the academic debates around the question of understanding civil society, or rather the absence of a strong civil society in Japan. It's very characteristic that mainstream social science in Japan usually uses the concepts and the interpretations introduced by American or West European social scientists, rather than sort of trying to develop their own concepts. Okay, so I think I should end here. Thank you very much for your attention, and to say once again, I really share Professor Bogoska's skepticism about the utility of some of the discourses of postcolonialism. Thank you very much. Thank you very much, Professor Miller. Dziękujemy bardzo za ten głos. I teraz po tych dwóch głosach krytycznych z dwóch odmiennych perspektyw, z perspektywy teoretyczno-literaturoznawczej, jeżeli mogę tak to określić, i perspektywy historycznej, oddam głos panu profesorowi Zaryckiemu. Tak, dziękuję. Bo myślałem, że pan powie... Halo? Tak, słychać pana profesora dobrze. Oddaję głos. Tak, bo myślałem, że pan powie, jaka będzie trzecia perspektywa, ale to zobaczymy dopiero. Pan zaklasyfikuje, więc ja może spróbuję się odnieść do pytania, które państwo zadali na początku, czyli czy można być jednocześnie kolonizatorem i kolonizowanym. Moja odpowiedź będzie taka dwoista, że zależy, jakiej ramy się trzymamy. Myślę, że jeśli spojrzymy na kolonializm klasyczny, to odpowiedź będzie nie i też w dużym stopniu wręcz można będzie zaprzeczyć stosowalności w znacznym stopniu tej teorii, szczególnie kolonialnej, prawda, teorii XIX-wiecznego do ziem polskich. Kolonializm był, prawda, w miarę dobrze zdefiniowanym systemem, w którym te imperia kolonialne miały kontrolę przede wszystkim polityczną, był bardzo wyraźny podział na metropolię i kolonie, za tym szły różne kulturowe, polityczne i, prawda, i dalej oczywiście ten mechanizm ekonomiczny. Ale ta rama polityczna, administracyjna była świetnie zdefiniowana. I w tym sensie ona była binarna.
tam jakieś może dwuznaczności gdzieś można by znajdować, ale zasadniczo to system kolonialny był dobrze zdefiniowanym systemem i w takim sensie odpowiedź jest nie. Że jakby albo się jest kolonią, albo się jest metropolią, a w Polsce w ogóle nie, prawda, mieliśmy zabory i żadnego kolonializmu w sensie no, takim klasycznym nie było. No ale jest tam druga strona medalu, czyli inne spojrzenia teoretyczne, które według mnie pozwalają pokazać, że aspekty tego, co można nazywać kolonizacją, bycia kolonizowanym, świetnie się łączą. I w tym sensie ja jestem wyznawcą teorii systemu światowego Immanuela Wallersteina i ona według mnie jakby dokładnie pokazuje, że to jest wręcz, prawda, istotą dużej części systemu światowego, taka dualność. No, prawda, to centrum, peryferie i półperyferie to jest właśnie ten strefa, która ma dokładnie tą podwójną rolę. Jest i kolonizuje sama, ma taki jakby, prawda, podwójny status, to jest, wynika z funkcji buforowej. I ten status się zmienia dosyć często w zależności od fazy, w której system światowy jest. Raz te pożytki z bycia półperyferią są większe, bo można sobie pozwalać na tą właśnie kolonizację tych, którzy stoją niżej, a czasami za tą peryferyjność się płaci bardzo dużo, bo jakby wszystko, co się udało uzbierać przez okres prosperity, półperyferia traci, tak jak i peryferia, też w ramach tego buforowania. No i u Wallersteina myślę, że też jest, nie przekonuje, czyli pewna problematyzacja relacji między systemem dominacji politycznej, ekonomicznej i kulturowej. Może to nie jest najlepsza, najbardziej optymalna problematyzacja, on jest krytykowany za, prawda, za pewne uproszczenia, pewien redukcjonizm, w szczególności jeśli chodzi o sferę kultury, gdzie on tą geokulturę proponuje trochę jako taką legitymizację tylko dominacji, ale tym niemniej myślę, że tam u niego jest bardzo ważna teza u Wallersteina, która mnie przekonuje, czyli że system polityczny jest w dużym stopniu autonomiczny wobec systemu dominacji ekonomicznej. Według niego system ekonomiczny jest pierwotny, znaczy od kiedy system światowy powstał oczywiście, czyli tego wieku, ale jest pierwotny, ale jakby równolegle do niego właśnie jest ten system i polityczny, i kulturowy, ale ten system polityczny jest niezbędny, on wspiera de facto system eksploatacji ekonomicznej, ale ma ogromną autonomię, i w dużym stopniu ta autonomia jest warunkiem skuteczności tej eksploatacji, czyli ja to czytam tak, że te konflikty polityczne, konflikty w szczególności między państwami narodowymi nie muszą się absolutnie pokrywać z tymi wzorcami eksploatacji ekonomicznej i wręcz czasem jest pożytecznie, żeby były jakieś wojny czy inne, w szczególności między państwami narodowymi idące takie nie po linii tej głównej osi centroperyferyjnej, bo to stabilizuje cały system, jakby odwraca uwagę tej eksploatacyjnej osi. Czyli te wojny na peryferiach, w szczególności między półperyferiami i peryferiami, są właśnie stabilizujące dla ogólnego systemu ekonomicznego. Ja uważam, że na okres XIX wieku zaborczy patrzeć, można też i do dzisiaj na Polskę patrzeć, prawda? W szczególności tą stabilizująca rolę polsko-rosyjskiego konfliktu, który w dużym stopniu jakby to rosyjskie zagrożenie jest taką rzeczą, która głównym uspajniaczem państwa polskiego, wsi polskiej, prawda? Że my jesteśmy, to już u Wolfa było, prawda? Że to Rousseau bodajże, prawda, podpowiadał, że Polak musi być tym Europejczykiem w duszy i musi stawiać opór. I my do dzisiaj jakby jesteśmy Polakami, bo stawiamy opór rusyfikacji. Każdy inaczej ten opór oczywiście stawia, ale to nadaje sensu jakby bytowi państw polskości, prawda, w dużym stopniu. My jesteśmy tymi odważnymi, jesteśmy nie do końca zachodni, ale jesteśmy tymi odważnymi, którzy się nie boją Rosji, walczą z Rosją w różny sposób, duchowy, militarny czasem jak trzeba. I to cały ten konflikt polsko-rosyjski jest niesłychanie funkcjonalny z punktu widzenia tej globalnego systemu eksploatacji ekonomicznej. To jest niezwykle niezmienna, stabilna według mnie, prawda? Bo mamy właśnie ten XIX wiek, gdzie sytuacja jest zupełnie inna w sensie konfiguracji politycznej, kulturowej i tak dalej, a ta podwójność Polski jest jakby, czy ziem polskich, bo to prawda nie było żadnej Polski w XIX wieku, jest bardzo podobna. Dzisiaj
Dzisiaj już nie mamy majątków na Kresach, ale za to mamy tych licznych Ukraińców, Białorusinów pracujących, często w bardzo upokarzających warunkach, będących, prawda, płaconych niezwykle słabo i czasem korzystanie z usług tych ukraińskiej pomocy domowej i tak dalej jest wręcz niezbędne, prawda? Człowiek w sensie przy słabości polskiego systemu ekonomicznego, czasem polskie zwołanie się do pomocy pań w szczególności z Ukrainy jest jakby niezbędne i człowiek może mieć najbardziej jakby antykolonialny i mieć jak największą prawda, chęć otwartości i równości, ale sama struktura systemu światowego, globalnego powoduje, że bez pomocy tych taniej siły roboczej z Ukrainy my nie jesteśmy w stanie, prawda, pewnych rodzinnych wręcz problemów uzyskać. Według mnie to jest ta potęga tego systemu światowego. My możemy opowiadać, co chcemy o Ukrainie, o Białorusi, o Rosji i tak dalej, ale na koniec dnia musimy zarządzę wynająć tych pracowników z Ukrainy, no bo choćby dlatego, że polskie państwo jest zbyt biedne, a że duża część Polaków wyjechała na Zachód i to jest ten system, który jest dużo stabilniejszy od tych politycznych napięć, które cały czas przechodzą nad naszymi głowami. I teraz jeśli chodzi o teorię postkolonialną, to ja myślę, że to też, prawda, podzielam sceptycyzmy, chociaż może inaczej ujmował. No ale ja uważam, że teoria kolonialna sama jest taką przemocą symboliczną w pewnym sensie. To znaczy, że teoria postkolonialna według mnie jest w dużym stopniu bardzo politycznym językiem mówienia o nierównościach, o napięciach. I że, znaczy wszystkie oczywiście teorie społeczne są polityczne, ale polityczność teorii kolonialnej jest dużo większa niż teorii, którymi się posługujemy. Ja osobiście, jak mówię, wierzę, że teoria systemu światowego jest dużo mniej polityczna, w tym sensie jest dużo bardziej empiryczna od teorii postkolonialnej, która ma funkcję polityczną i prawda, dlatego jest taka ważna, no bo powstała w określonym kontekście politycznym na Zachodzie i jest takim narzędziem krytyki, de facto dużo bardziej funkcją obecnej sytuacji w elitach zachodnich niż jakiejś tam realnej pracy nad XIX wiekiem czy nad kolonializmem. To jest pewna funkcja konfiguracji w polu władzy zachodniej, że pewna część elit zachodnich stwierdziła, że użyteczna będzie teraz wyjście z taką ostrą krytyką tej XIX-wiecznej czy jakiejś innej krytyki. I nie, no, to, jakby to jest wybór, to pani profesor Borkowska mówiła, prawda, że to jest jakby, można się zastanawiać, czy to warto, że to rzeczywiście upraszcza i że to nie pasuje. Ale według mnie to jest wybór analogiczny do tego, czy mamy po angielsku mówić, czy nie mamy. No, dużo się po polsku te nasze sprawy sobie opowiemy. Ale jest ten angielski, jak wiemy, z różnych względów, prawda, no, warto w nim mówić, w sensie, szczególnie jak się chce opowiedzieć coś światu o sobie, no to nie mamy wyboru, musimy tego angielskiego próbować choćby używać. I według mnie jakby to ten sam dokładny mechanizm z historią postkolonialną. Że to jest jakby jeden z gorszych języków, który część, w ogóle też część z nas słabo i w ogóle nie słabo pasujących, ale najbardziej, prawda, słyszalny, zrozumiały w globalnej nauce, szczególnie w tej części globalnej nauki, której żeby o tej Polsce opowiedzieć. I myślę, że to jest tego typu dylemat i w związku z tym oczywiście trzeba, jeśli się chce to polskie doświadczenie przekazać, to trzeba miliony robić przypisów, poprawek, zastrzeżeń i wskazań, że to nie tak, nie do końca i tak dalej. Można też pozytywnie patrzeć, prawda, jako niesamowitą szansę naszą, że my możemy do tej szeroko rozumianej teorii postkolonialnej włożyć, prawda, bardzo wiele takich ciekawych dodatków, jakichś kontekstualizacji. Tylko, że to nie jest łatwe, bo też było pytanie, prawda, w jaki sposób polska hybrydowość jest postrzegana i to doświadczenie kreolizacji, myślę, że słabo jest postrzegana, że to jest niezwykle ciekawy jakby materiał, który polska historia i rzeczywistość obecna dostarcza, ale z tym słabo się z różnych powodów przebijamy, no ale pewnie warto próbować. Odwołam do niedawnej takiej dyskusji w związku z propozycją profesora Müllera, ale Martina Müllera ze Szwajcarii, który
opublikował taki tekst pod tytułem, znaczy nie wiem, tytuł nie pamiętam, ale o Global East, proponujący ramę Global East, mówiący, że jest ta rama Global South, która jest też jakby częścią teorii postkolonialnej, a że to doświadczenie wschodu od Europy Zachodniej jest bardzo inne, a równie ważne dla zrozumienia całego doświadczenia tej dominacji Zachodu nad wszystkim, co jest pozostałe. No i według mnie to jest jakby bardzo fajny pomysł, jakby też próby wprowadzania tego naszego doświadczenia do zachodnich dyskursów, ale też bardzo trudne, myślę, bo ja byłem zaproszony, żeby skomentować to zaproszenie do tego rozwijania paradygmatu Global East, znaku takiej no zwierciadlanego jakiegoś odbicia tego Global South. No i stwierdziłem, że to jest świetny pomysł, tylko znów jestem bardzo sceptyczny i się odwołałem do tekstów Maksima Wallsteina, który ponad 10 lat temu pisał bardzo ciekawe prace o Polsce, o Kapuścińskim, zresztą między innymi pisał. On proponował refleksję globalną, to nazywa nad drugim światem. To jest, prawda, stara nazwa jakby tego, co dzisiaj Martin Müller chce nazywać globalist. I według mnie ten Maksim Wallstein, no świetnie, polecam wszystkim zainteresowanym, to szczególnie w tym Ab Imperio, w tym piśmie rosyjsko-amerykańskim. On świetnie pokazał, jaką niesamowitą nośność mogą mieć te doświadczenia, ta hybrydowość, ta ambiwalencja, prawda, też taka niesamowita ambiwalencja polsko-rosyjskiej historycznej relacji. Nie wiadomo, jakby kto nad kim, o co chodzi, czym jest ta Rosja, czym jest ta Polska, której czasem nie ma, ale jest takim problemem, że to są jakby niesamowite materiał do rozsadzenia wręcz, prawda, tej klasycznej teorii postkolonialnej, pokazujące, że my tu mamy jakby taki świat, w którym zachodniość zupełnie sama siebie może w zwierciadle obejrzeć, bo my jesteśmy jednak bardziej zachodni niż wschodni, ale ta nasza zachodniość jest tak inna od zachodnioeuropejskiej, że każdy zachodnioeuropejczyk powinien jakby patrzeć w polskość, żeby zrozumieć coś w ogóle, na czym polega. I to według mnie to jest niesamowicie jakby dla mnie przekonujące, ale zupełnie, prawda, ten Wallstein się nie przebił z tym. Nikt tego jakby nie chciał, poza kilkoma Rosjanami, nikt tego nie cytował, więc myślę, że jesteśmy, w praktyce odczuwamy tą symboliczną dominację ten, można powiedzieć, właśnie postkolonializm, jako uczeni, że jesteśmy jednak słabo słuchani czy wysłuchiwani z różnych powodów, ale ja uważam, że nie należy się poddawać i że to jest, trzeba to traktować jako okazję, jako szansę, jako przestrzeń możliwości i próbować z tymi naszymi pomysłami i wyzwaniem tych nieoczywistości, które kryją się w tych wszystkich zachodnich, dominujących obecnie, w szczególności w tym lewym, krytycznym sektorze pola naukowego teoriami, trzeba próbować się przebijać, Janusz, którego nas ktoś usłyszy, a przynajmniej sami się siebie wzbogacimy. To na tym bym... Dziękuję bardzo, panie profesorze, za ten głos, również krytyczny. Chciałbym teraz skierować, w zasadzie odpowiedzieliście państwo na te pytania, które do każdego z was przygotowałem przed spotkaniem, wobec czego zadam pytanie ogólne, na które chciałbym, żebyście państwo odpowiedzieli po kolei, jeśli to możliwe. Jako że wszyscy przedstawiliście krytyczny głos wobec zastosowania w ogóle teorii postkolonialnych do analizy przy polskiego przykładu, jednocześnie zwracając uwagę na to, że one się mają całkiem dobrze, zarówno w tym dyskursie akademickim, a w mojej opinii mają się jeszcze lepiej w dyskursie publicznym, to znaczy odwołanie do pewnych sposobów opisywania polskiej historii właśnie z perspektywy podporządkowania, czasami również w takiej krytycznej perspektywie dotyczącej I Rzeczpospolitej na kresach, jest coraz bardziej powszechnym mechanizmem, który się ujawnia w dyskursie publicznym. Często nie jest on, najczęściej nie jest on podbudowany jakąkolwiek teorią, natomiast widać pewnego rodzaju narracje, które na podobnym sposobach myślenia, jakie proponowane są przez myślicieli postkolonialnych, są wyraźne. I moje pytanie jest takie, skoro mamy wobec tego tak duży sceptycyzm akademicki wobec aplikacji, skąd bierze się rosnąca popularność w dyskursie publicznym?
I proponuję może tę samą kolejność i potem przejdziemy już do pytań od naszych gości. Pani profesor Porkowska. Dziękuję bardzo. No, nie, sama się nad tym zastanawiałam. Sama się zastanawiałam. Myślę, że ten sceptycyzm, który się tutaj w tym naszym składzie dyskusyjnym ujawnił, on może nie jest taki bardzo typowy. Myślę, że przy innym zestawie gości ten wynik na rzecz perspektywy postkolonialnej może byłby lepszy. Ale rzeczywiście popularność tych badań, tych studiów jest duża, także w dziedzinie, którą uprawiam, czyli w badaniach literaturoznawczych i kulturoznawczych. I wspominałam wcześniej o powołaniu całej takiej sieci studiów postzależnościowych. To nie są studia postkolonialne. Tutaj ten postkolonializm występuje w nieco złagodzonej postaci, ale w zasadzie bada to samo, to znaczy wpływ no, tych negatywnych doświadczeń historycznych na dzień dzisiejszy. Między innymi. I rzeczywiście ta sieć się rozbudowała, ona obejmuje już chyba 8 ośrodków akademickich w Polsce. Organizowane są konferencje, zostały wydane ciekawe książki, które sobie no, przypomniałam przed dzisiejszym spotkaniem. Myślę, że to wynika popularność postkolonializmu, mimo większych lub mniejszych zastrzeżeń, wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, to jest jednak taka tendencja, zresztą być może zupełnie zrozumiała, no takich zbudowania w odniesieniu do kultury polskiej, jak i być może każdej innej, wyjaśnień różnych zawiłości drogą historyczną. Ta perspektywa daje możliwość no właśnie budowania wyjaśnień historycznych, które nie są tak oczywiste, które wchodzą w pewne subtelności, które nie polegają na tym, że, no że mówi się ogólnie, iż jakieś wydarzenie wpłynęło, bo na dzień dzisiejszy, na stan obecny, bo byłoby to sprzeczne także z pewnymi założeniami literaturoznawczymi, które zwracają uwagę na to zapośredniczenie poprzez język, mity, kulturę i tak dalej. Właśnie, ale ta perspektywa wyjaśnień historycznych myślę, że jest powszechna i w humanistyce polskiej dominująca i być może ta opcja, brzydko mówiąc, postkolonialna daje taką możliwość, takiego subtelniejszego uwzględnienia warunków historycznych w opisie naszej bliższej czy dalszej współczesności. A drugi powód, który uruchamia, uaktualnia tę perspektywę kolonialną i to w jej właśnie tej hybrydywości, to jest no chyba takie niezadowolenie nasze, obecne ze stanu, jaki osiągnęliśmy. Mówię to na podstawie nie rozmów z kolegami, tylko na podstawie dzieł literackich, które powstają. Jest w nich mnóstwo goryczy, brutalności, niejasności, wstydu za przeszłość, wstydu ze wstydu na przykład własnej biografii. Że nie szlachecka, że chłopska, że ruska i tak dalej, i tak dalej. Jest takie bardzo mocno anonsowane przez najmłodszą, najświeższą literaturę polską poczucie niezadowolenia lub w ogóle uczucia negatywne wobec świata, w którym żyjemy i wobec samych bohaterów, którzy są opisywani. To jest zjawisko naprawdę ciekawe, zważywszy, że teoretycznie przynajmniej moglibyśmy się spodziewać innych reakcji na stan suwerenności,
pewnych profitów ekonomicznych, pewnego wzbogacenia się społeczeństwa. Tego w literaturze nie widać, jeszcze nie widać albo po prostu nie widać. I perspektywa postkolonialna pozwala szukać przyczyn tego ogólnego tonu, no właśnie w jakiś mniej lub bardziej radykalny sposób. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani profesor. Oddaję głos panu profesorowi Millerowi. Dziękuję. Tak naprawdę mi bardzo trudno odpowiadać na to pytanie, ponieważ nie żyję w Polsce i patrzę tylko z daleka. Ogólnie mogę powiedzieć chyba, że no, społeczeństwo potrzebują takie w miarę proste, historyczne narracje, żeby sobie tłumaczyć daną sytuację. Szczególnie wtedy, kiedy sytuacja jest skomplikowana i niezbyt zadowalająca. Ale coś mogę powiedzieć może na ten temat, jeśli chodzi o układy w Niemczech. Oczywiście wszyscy wiedzą, że Niemcy jakoś z powodów oczywistych mają kłopoty z narracją jakby pozytywną, optymistyczną narracją narodową i oczywiście nie mają możliwości jakby skonstruować sobie narrację postkolonialną. I z tego powodu, jakby z braków, ze względu na brak alternatywów, jakoś Niemcy chyba głównie z tego powodu rozwijali ten dyskurs europejskości i post-national tożsamości. I to nie jest takie głęboko jakoś implikowane przez naszą kulturę intelektualną, ale można sobie tłumaczyć, że to jest jakby wyjście z dylema reprezentowania historycznie reprezentowania naród, który naprawdę nie ma zbyt dużo powodów, żeby być dumnym z siebie. Ja pamiętam z mojej młodości, że nie tylko ja, ale jakby całe pokolenie marzyło o tym, żeby być już poza niemieckością, być Europejczykiem. A to nie jest zaawansowane jakby bardziej intelektualnie rozwinięte podejście, tylko to jest typowo niemiecka sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze. Oddaję głos panu profesorowi Zaryckiemu. Ja myślę, że już w skrócie jakby zasugerowałem moją odpowiedź, że to jest po prostu, mówiąc najbardziej no, potocznie, moda, no, że to jest język, który obowiązuje w naukach społecznych, w szczególności w ich istotnym globalnie. W związku z tym się dostosowujemy i prawda, to jest taka sama moda, jak był prawda, strukturalizm, o którym w latach 60. czy 70. pani profesor się zajmowała, mieliśmy potem po latach 90. Teraz jest postkolonializm i tu nie ma jakby wyboru. No to albo się mówi tym językiem, albo jest się niesłyszanym. To na tym w dużym stopniu to polega. Jego atrakcyjnością, czy jakimś ważnym czynnikiem, który myślę tłumaczy jego popularność, jest upolitycznienie. Że jakby sama teoria jest na tyle otwarcie polityczna, że on się świetnie przykleja do debat, które są bardziej polityczne niż akademickie. I tym można według mnie też to, prawda, tłumaczyć. W Polsce wkręciło w nasz wewnętrzny spór, że, prawda, że mamy postkolonializm lewicowy umownie i postkolonializm prawicowy. I że tym językiem, prawda, można ten nasz podstawowy polski polityczny spór prowadzić, mówiąc, prawda, tą samą teorią, mówić prawda, z tych dwóch biegunów polskiej sceny politycznej mówić. Niektórzy politycy nawet to, prawda, które te ważne pojęcia z narracji czy dyskursu postkolonialnego. I no to jest samograj wtedy, prawda? Jeśli jakaś
teoria rezonuje z główną osią politycznej walki, no to już po prostu można siedzieć i tylko słuchać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze coś dorzucić? Oczywiście, bardzo proszę. Bo jeszcze chciałam wspomnieć o takiej sprawie, po części już zamarkowanej w mojej wcześniejszej wypowiedzi. Być może jest tak, że posiadanie takiej suwerenności politycznej zwróciło naszą uwagę na fakt, że istnieją też inne, trochę subtelniejsze formy opresji, które nie wyrażają się właśnie w takim hegemonicznym zwierzchnictwie kogoś, kto nami zawiaduje, że jest jeszcze, mówiąc innym językiem, wiele innych nieszczęść i myślę, że właśnie teoria postkolonialna jakby sprzyja wyłuskiwaniu ich z polskiej historii. Ten pomysł przyszedł mi do głowy, bo uświadomiłam sobie, jak wiele w ostatnim czasie powstało prac, lepszych i gorszych, ale na ogół bardzo ciekawych, dotyczących chłopstwa, dotyczących tej warstwy polskiego społeczeństwa, która rzadko była opisywana, rzadko była badana. Oczywiście, że była. Jest świetna książka Aleksandra Świętochowskiego z wieku XIX, Historia chłopa polskiego. Są pamiętniki chłopów, ale to nie był temat główny. Natomiast tutaj się pojawia on w dużej obfitości pod piórem wielu rozmaitych autorów. To się jakoś wiąże moim zdaniem podskórnie z zainteresowaniem dla postkolonializmu. Właśnie szukanie innych takich zarzewi właśnie podporządkowania, opresyjności, niekoniecznie związanych z narzuceniem z zewnątrz obcej władzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani profesor i proponuję, żebyśmy już przeszli do kolejnej części naszego spotkania, czyli chciałbym oddać głos państwu. Jeżeli ktoś chciałby głos zabrać, wyrazić swoją opinię, skomentować to, co usłyszeliśmy, bądź też zadać pytanie, to przede wszystkim naszym gościom. Bardzo proszę, proszę tylko włączyć kamerę, podnieść rękę i ja przekażę wówczas głos. A jeśli póki co nie ma, tutaj tak, pan profesor Adam Czeski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Bartku. Tak słuchając państwa o tym, jak mówicie o kolonializmie, badaniach postkolonialnych, bardzo mi to przypominało to, o czym Stanisław Lem mówił o solarystyce, w jego książce Solaris, że solarystyka bardziej jest przydatna do analizowania społeczeństwa, które je propagowała właśnie względem mód badawczych, a gorzej, czy praktycznie nie była przydatna, jeżeli chodziło o badania empiryczne. I tutaj właściwie moje pytanie do pana profesora Zaryckiego, jak on właśnie ocenia powiązanie studiów postkolonialnych z empirią? Czy postkolonializm może nam wyjaśniać empirię, czy jednak to jest bardziej moda i właśnie ten sam dyskurs dla dyskursu? Dziękuję bardzo. To mogę tak się ustosunkować? To? Dla mnie to nie jest dyskurs dla dyskursu, tylko język. To jest język, który można według mnie, znaczy on, to jest jakby mniej niż, to jest bardziej język niż teoria. Znaczy oczywiście jest też teoria, prawda, ale główna jakby to jest funkcja języka, w związku z tym odpowiedź jest taka, że tym językiem można wiele ciekawych rzeczy powiedzieć, ale można też nie powiedzieć, znaczy prawda, że on sam nie, znów tą uproszczoną, ale metaforę języka angielskiego przywołam. W angielsku można wszystko wyjaśnić, jakby to jest świetny język, którym można wiele powiedzieć, ale samo nauczenie się angielskiego nie,
nie rozwiąże nam żadnej naukowego problemu. I w tym sensie teorii postkolonialnej może być lepiej usłyszanym, ale co nim powiemy, to zależy od tego, prawda, jakie badania zrobimy, jak sobie je zaprojektujemy, a może korzystając jeszcze, że jestem przy głosie, to do pani profesor Borkowskiej odniosę się do tego chłopskiego, bo to też byliśmy pytani właściwie w tym zaproszeniu, że prawda, w tej tendencji do prawda, tej nowej tendencji pisania na temat losu chłopów i tak dalej. Ja jednak tutaj widzę no, bardzo silną składową polityczną, to znaczy konfliktu wewnątrzpolitycznego polskiego. Tak samo jak są te dwa postkolonializmy, to myślę, że to zwrócenie uwagi na los jest w dużym stopniu elementem tej wewnątrzpolskiego konfliktu i jest wywołane wzrostem tych takich patetycznych, narodowych, prawda, narracji historycznych, które bardzo dowartościowują te elity historyczne, szlacheckie, arystokratyczne i tak dalej i czynią z Polski, prawda, tą ofiarę historyczną. I to powoduje kontrakcję, prawda, jakby negatywny po stronie drugiej politycznej sceny. Reakcje i te prace chłopskie i tak dalej według mnie są takim odbiciem homologicznym na polu akademickim tej reakcji drugiej strony. Są pierwsze, znaczy wiele z nich ma bardzo ciekawych no, intelektualnych, naukowych wglądów, ale cała jakby główna przesłanie narracji to jest jednak polemika polityczna z dominującą narracją historyczną i według mnie dlatego to ma nośność i dlatego te książki są czytane daleko poza naukowym, czysto prawda, akademicką sferą, a są często dyskutowane publicznie. Dziękuję bardzo panie profesorze. Czekam na następne pytania. To może w takim razie, bo tutaj się pojawiło pytanie na czacie, to może oddam głos pani doktor Katarzynie Golik z tym, że pytaniem, które jest na czacie. Pan profesor Kula się już zgłasza od jakiegoś czasu. A ja to nie widziałem. Przepraszam, dobrze, to oddam głos. A to teraz. Przepraszam, może zbierzemy, że... Dzień dobry państwu. Przepraszam, ja nie jestem tutaj ekspertem, więc dlatego pozwoliłam sobie wpisać na czacie, ale może jednak rzeczywiście to będzie łączone z profesorem Kulą, bo jakby... Mam taką intuicję, że to mogą być jakoś zazębiające się zagadnienia i będzie łatwiej odpowiedzieć. Dziękuję. Ja nie zauważyłem tej... Możemy tak zrobić. Dobrze, to w takim razie oddaję panu profesorowi Kuli głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tak się wyrwałem od razu od początku, bo chciałem nawiązać do tego, co mówił profesor Zarycki. On mi w pewnym sensie wyjął z ust to, co sam chciałem powiedzieć, ale to nie jest zarzut, że wyjął. Chciałem powiedzieć o związku zarówno tego zwrotu ku podejściu postkolonialnemu, jak podejściu do spraw chłopskich. To jest bardzo wyraźnie element polemiki politycznej w Polsce w tej chwili. Ale jednocześnie chcę powiedzieć, że historycy zawsze byli uwarunkowani, no mniej czy bardziej, no ale jesteśmy wszyscy jakoś uwarunkowani no, naszym życiem, naszą sytuacją, naszymi poglądami znacznie szerszymi. Druga sprawa, o której chciałem wspomnieć, to to, że znowuż użyto tutaj słowa moda. No dobrze, no ja już widziałem wiele takich fal podejścia, zainteresowania, które mijały. Były, no dzisiaj to jest nawet wygodne, bo na tym punkty można dobrze wyrabiać i odnośniki w cytowaniach, prawda, i cytowania, i liczby cytowań. To mijało, ale to ma cechę pozytywną. Bo na ogół nawet z takich odrzuconych wielkich teorii coś zostaje. No proszę sięgnąć do przykładu no, wyjątkowego, dawnego, Freud i freudyzm. No dzisiaj nie ma psychologów, którzy by byli freudystami par excellence, prawda? Ale nikt już Freuda pominąć nie może. Coś z tego podejścia zostało. Jako historyk jestem na ogół daleko od różnych teorii. Zawsze wolę patrzeć na rzeczywistość.
chciałbym ją uogólniać, czego moi konfratrzy rzadko robią. Więc zastanawiałem się, słuchając tu wystąpień, no dobrze, w czym ja widziałem jakieś zjawiska kolonialne czy parakolonialne w historii Polski. No więc no ja bym jednak bronił tego, że w tym early modern, no w tym wczesnym okresie nowożytnym, jednak elementy kolonialne widać. Sam pracowałem nad podobieństwem brazylijskiej plantacji cukrowej, z grubsza biorąc XVI-XVII wiek, znaczy to apogeum, prawda, i polskiego folwarku pańszczyzianego, zbożowego. No naprawdę to jedno drugie przypomina i naprawdę, no, wiem, że to jest temat teraz bardzo dyskutowany, niewolnictwo i pańszczyzna, no mają cechy podobne, oczywiście możemy mówić jeszcze o jakichś różnicach, tak, ale mają cechy podobne. Dalej, sprawa kresów, użyjmy tego słowa. Ja oczywiście zgadzam się z profesorem Müllerem, że wszystkie praktycznie rodzące się czy odradzające się państwa są silnie nacjonalistyczne, chcą ujednolicić tą swoją substancję narodową, ludzką, nazwijcie to państwo jak chcecie, tak. Tylko z tego powodu ja znacznie lepiej mogę sobie wytłumaczyć pogrom we Lwowie w 1918 roku od akcji przeciwko cerkwiom we wschodniej Rzeczpospolitej pod koniec okresu międzywojennego. Poza tym proponuję spojrzeć na to, kto na ziemiach wschodniej II Rzeczpospolitej, wcześniej też, ale nawet w okresie II Rzeczpospolitej, jest właścicielem ziemi, a kto pracuje. No dobrze, no. Można dyskutować kolonia, nie kolonia, kolonializm, nie kolonializm, ale no jakieś elementy tej sytuacji kolonialnej tam się pojawiają. Inna sprawa. Waga inteligencji i zapatrzenie tej inteligencji na świat, nazwijmy go rozwinięty, na centrum, żeby użyć terminologii Wallersteina czy Wallersteina. Przecież to, co ja znajdowałem, bo tym się akurat zajmowałem, w Ameryce Łacińskiej, ta przerośnięta inteligencja, która patrzy tylko no, tam bardziej na Stany Zjednoczone, w Polsce też przerośnięta inteligencja patrzy bardziej na Francję, czy tam w pewnym stopniu na Anglię. No przecież to są zjawiska bardzo, bardzo jakoś podobne. I to jest zapatrzenie, ale to są równocześnie kompleksy. Przecież tutaj no, nawet po zmianie ustroju po 1989 roku ogromną część zjawisk, których tutaj doświadczaliśmy, czy doświadczamy ciągle wciąż, ja bym tłumaczył zapatrzeniem się na świat rozwinięty i kompleksami wyższości bądź niższości. Żeby nie było żadnych wątpliwości, ja nie głosowałem na PiS i nie zamierzam głosować na PiS, to tak na marginesie dodaję, prawda? Ale tutaj zarówno zapatrzenie się, żeby przyjąć model zachodni w każdym zakresie, jak wołanie, czyje to chyba Lecha Kaczyńskiego, no albo Jarosława, o wstawaniu z kolan, prawda, że tu trzeba wstać z kolan, to jest przejaw pewnej sytuacji, którą oczywiście no, trudno nazywać kolonialną, prawda, ale jakiś element tego zjawisk, które były też wykrywalne, nie wiem, w krajach kolonialnych, w odradzających się krajach kolonialnych, wśród inteligencji afrykańskiej studiującej na uczelniach świata zachodniego, czy wśród inteligencji afrykańskiej urządzającej swoje nowe kraje, to tu można rozmawiać o pewnym podobieństwie. Dziękuję bardzo. Czy można na prawach dyskutanta?
Dziękuję bardzo panie profesorze i oczywiście jak najbardziej na prawach dyskutanta można, także oddaję pani profesor. Bo do tego, właśnie do tego fragmentu wystąpienia pana profesora Millera też miałam podobnego rodzaju zastrzeżenia. Moim zdaniem no, spełniamy niestety wszelkie założenia perspektywy kolonialnej w odniesieniu do kresów. Podam tylko jeden przykład, żeby nie przedłużać i państwa nie zanudzać. Jest taki felieton Elizy Orzeszkowej, tam z roku 1870 któregoś, zupełnie wyjątkowy w jej twórczości, bo ona bardzo zawsze uważała, żeby nie mówić niczego, co by źle świadczyło o Polsce i Polakach, ale jest to felieton o tym, jak pracują w puszczach Polesia, jak pracuje miejscowa ludność przy produkcji smoły. Ci smolarze siedzieli w tych lasach i mieszkali w tych lasach przez długie lata, dopóki im zdrowia starczyło. Jak pisze Orzeszkowa, nie przypominali ludzi. Pracowali jak murzyni na plantacjach. To są jej słowa, nie moje. Adres bibliograficzny chętnie przekażę. I tak dalej, i tak dalej. I tam używa nawet takiego sformułowania, które bardzo przypomina, nie dosłownie, ale niesłychanie przypomina określenie Konrada jądro ciemności. Ona o pracy tych ludzi, o warunkach życia pisze właśnie w taki sposób. I to nie jest wyjątek. Podobnie o kontraście między poziomem życia bogatych ziemian, a poziomem życia miejscowej ludności, pisze Kraszewski w 1840 roku we wspomnieniach z Wołynia, Podola i jeszcze jest jakiś tam teren dodany, nie pamiętam całego tytułu. On pisze, że ci pierwsi sprowadzali wszystko z zagranicy i mieli wszystko, weneckie szkło, nie wiem, brukselski jedwab i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta ludność miejscowa, która no, pracowała w tych majątkach, no, dosłownie zdychała z głodu. To jest bardzo wymowne. Jeżeli trudno jest z takiego czysto metodologicznego punktu widzenia przypisać się tym czasom i tym terenom kolonializm, to, no to podobieństwo do układów kolonialnych jest oczywiste i nie przemawia na korzyść polskiej kultury, niestety. Dziękuję bardzo pani profesor. No tutaj zarówno w wypowiedzi pana profesora Kuli, jak i profesor Borkowskiej znalazło się odniesienie do wypowiedzi pana profesora Millera, więc mam pytanie, czy pan profesor do tychże wypowiedzi odnieść się w jakiś sposób by chciał? Do tego polskiego doświadczenia kresowego i kolonializmu. Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście zgadzam się ze wszystkim, ze wszystkimi obserwacjami, ale zastanawiam się tylko, czy to jest typowo polskie. W zasadzie czytając literatury dotyczące życia codziennego na północy Niemiec, czy w pewnych regionach Austrii czy Szwajcarii, to właściwie ten język opisywania biedy, nędzy jest bardzo podobny. I zastanawiam się, czy za tym się kryje jakby inna praktyka ekonomiczna, społeczna. Boję się, że nie. W zasadzie to jest chyba sygnatura społeczeństwa drugiego, XIX wieku i nawet sporej części XX wieku. Też tam trochę znam literaturę dotyczącą Włochy południowe. No, to mamy też takie opisy nędzy i brutalności w życiu codziennym, które są bardzo podobne.
Więc oczywiście jest jakby, istnieją takie mosty komunikacyjne między pewnymi narracjami historycznymi, a jakby obecnością. I chciałem się właśnie zapytać, czy chociaż częściowo ten dyskurs, czy język, może nie dyskurs, ale język postkolonialny jest instrumentem po to, żeby bardzo grzecznie mówić o asymetrach po prostu w relacjach w Unii Europejskiej teraz. I taka asymetria istnieje, zdecydowanie istnieje i często czytając prasę włoską, wtedy kiedy jestem we Włoszech, to widzę, że to niezadowolenie z takiej sytuacji, w której pewne części tej Unii, pewni członkowie tej Unii Europejskiej po prostu nie słyszają, co inni mówią. Niezależnie od tego, czy to jest uzasadnione i nie. I ten fakt, i ta sytuacja asymetrycznej komunikacji w Unii Europejskiej to jest naprawdę bardzo poważny problem i istnieje zupełnie niezależnie od indywidualnych doświadczeń kolonialnych poprzedzających. Dziękuję bardzo. Czy chodzi o asymetrię między starymi a nowymi członkami Unii? Na tym poziomie pan zadaje to pytanie? Niekoniecznie, ponieważ właśnie mówiłem o perspektywie włoskiej na te problemy. To stary członek Unii, po prostu asymetria też w potencjale ekonomicznym, we wszystkim wiemy, o czym mówimy. Ale nie tylko właśnie, to nie jest tylko nowa Europa, nowa EU i to nie jest tylko kwestia, jak to się mówi, hybrydowości struktur właśnie w tych krajach nowych krajach w EU. To jest bardziej zasadniczy problem całej tej EU. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Czy ktoś z państwa, czy pani profesor Brukowska, bądź profesor Zarycki chcieliby się odnieść tutaj do tego pytania postawionego? Ja tylko mogę w ten sposób się odnieść, że uważam, że to jest bardzo ciekawe pytanie pana profesora Millera, pokazujące że jeśli byśmy się zgodzili, że to ma elementy postkolonialne, że ta perspektywa postkolonialna może się odradzać w różnych kontekstach i czasami zupełnie nieoczekiwanych. A czy tak się dzieje? Nie wiem, mam tutaj za mało wiedzy na ten temat, ale pytanie jest ciekawe. Czy postkolonializm to jest również taka perspektywa, w której jest jakaś właśnie asymetria i ten, który ma większą siłę, większe pieniądze, więcej głosu, potrafi definiować problemy innych, którzy takiej siły przebicia nie mają i oczywiście nadaje im mniejszą lub większą wartość albo w ogóle jakoś zaciera. To jest bardzo ciekawe, ale nie znam tego mechanizmu funkcjonowania Unii. Podejrzewam, że tak może się dziać, ale to jest tylko podejrzenie. Pan profesor Zarycki na pewno na ten temat wie znacznie więcej. Czy pan profesor Zarycki chciałby tutaj głos zabrać? No mogę powiedzieć, że to jest jakby dla mnie kwestia, jakby odwołam się do tego, co mówiłem wcześniej, że według mnie ten język postkolonialny się stał tak uniwersalny, tak modny, mówiąc brutalnie, że jest naturalne, że on jest używany też do tych asymetrii w Unii Europejskiej. W Polsce to się zdarza dosyć często, w szczególności prawa strona polskiej sceny politycznej, jak Państwo się wsłuchają, co mówi, to ten neokolonializm czy kolonializm Niemiec, Brukseli, tam zachodniej Europy różnie ujmowany jest, pojawia się co chwila. To weszło do języka politycznego i
jak rozumiem, w wielu innych miejscach Europy peryferyjnych też używa się tego. I no moja refleksja jest taka, prawda, że świat w ogóle jest pełen asymetrii, niestety. I na różnych poziomach, w różnych kontekstach i ze względu na tą siłę tego języka postkolonialnego używamy wszyscy, czy tam może nie wszyscy, no ale jest tendencja powszechna, żeby te asymetrie nazywać postkolonialnymi czy postkolonialnymi, no bo to jest język, który jest, rezonuje, brzmi, prawda, przekonująco, wpisujemy się jakby w krytykę, która jest zalegitymizowana, czyli skoro to jest kolonialne, to jest nieprawomocne. A czy te użycia tego słowa, czy pytania teorii są właściwe, to według mnie można bez końca prowadzić takie seminarium, jak teraz prowadzimy, bo tu jeszcze mamy panią Katarzynę, która pytała, więc bo ja, ale może jeszcze do pani profesor Borkowskiej bym się tą w sprawie kresowej bym, jeśli można, zabrał głos, że mam wrażenie, że też, że pani troszeczkę ma tendencję, znaczy taką, no wpisuje się w szerszą do takiej kulturalizacji, jakby trochę obwiniania tej kultury polskiej jako tego głównego sprawcy. Ja mam osobiście bardziej ekonomiczną perspektywę tej teorii systemu światowego, gdzie ja jednak bardziej widzę te kultury jako legitymizację, jako narzędzia, które legitymizują, przyklepują, uzasadniają nierówności, których istota jest zwykle ekonomiczna, a często bardziej polityczna. I ja nie jestem pewien, czy tą jakby kulturę polską można jako taką używać, bo tak się stało, że w dużej zachodnich peryferii Imperium Rosyjskiego elita ekonomiczna mówiła po polsku. No okej, mówiła też, była też rosyjska elita ekonomiczna, prawda, no, żydowska nawet była, chociaż bardziej w miastach. I ci Żydzi w miastach na zachodnich rubieżach rosyjskiego imperium też eksploatowali, bogate, mówię, burżuazja żydowska. Też nie chłopów, ale różnych robotników w swoich fabrykach eksploatowała. I też można by powiedzieć, że kultura żydowska, bo część, prawda, jeszcze nie była w pełni tych Żydów, prawda, była jakoś tam winna. Według mnie to jest głównie ekonomiczna kwestia, no i nie należy według mnie jakby z pola widzenia tego politycznego usuwać, czyli tych imperiów trzech. I tutaj głównie rosyjskie imperium i Austria jest kluczowa, prawda? Że te polskie elity, które my mamy tendencję, żeby postrzegać jako elity kulturowe czy historyczne, no to były elity ekonomiczne tych imperiów. I cała ta polska arystokracja była w dużej części w świetnej komitywie z dworem carskim, z systemem politycznym, ekonomicznym Imperium Rosyjskiego i dlatego mogła zajmować się eksploatacją tych różnych chłopów i niższych warstw, bo miała polityczną legitymizację od władz Imperium Rosyjskiego. Jak oni podpadali Imperium Rosyjskiemu, na przykład jakieś powstania się angażowali, czyli niewłaściwe rzeczy robili, to tracili te majątki i przestawali eksploatować, czy dużo mniej eksploatowali, bo musieli uciekać z resztką pieniędzy gdzieś do innego zaboru czy na zachód. Więc myślę, że warto też pamiętać o tej zaborczej ramie, która komplikowała piekielnie te układy i ta gra kultur jakby według mnie była jakby tylko nakładką na coś, prawda, czego rdzeń był nieco inny, ale zgadałem się, a tu pani Katarzyna pytanie nieco z innej beczki, więc nie wiem, czy to, bo to już poczytałem, ale może ona sama. To znaczy, proszę Państwa, no ja jestem prostym ekonomistą i nie znam się w ogóle na tych sprawach, tylko troszeczkę właśnie dlatego porównałam to z teoriami ekonomicznymi, ponieważ jest coś takiego, że właśnie wszędzie słyszę tego Wallersteina, pomimo że no w Polsce mamy pewien dorobek, czy on jest z definicji gorszy, czy on się troszeczkę nie przebił, mam takie właśnie wątpliwości, dlatego chciałabym prosić osobę, która mocno siedzi w tych teoriach, czyli pana profesora Zarckiego, przepraszam bardzo za literówkę, żeby może też spojrzeć właśnie tego naszego rodzimego dorobku na tę teorię. No i właśnie to jest pytanie, bo może to, co powstało na naszym gruncie, jest lepiej dostosowane do polskich realiów i czy właśnie nie jest tak, że może by była szansa na pewien renesans tej polskiej myśli, która nie zawsze, mimo że jesteśmy pół peryferium, też możemy coś wnieść do nauki światowej. I tutaj właśnie podałam przykład z naszej beczki, gdzie teorie Kaleckiego, które były dosyć na marginesie, no bo to był ten wielki Keynes, pomimo że Kalecki był wcześniej i był prawdopodobnie dużo lepszy. Ale teraz no, jednak zaczęło się podnosić, no bo Kalecki już był uznawany, jeżeli chodzi o teorię cyklów koniunkturalnych, oczywiście bardzo fajnie, ale
chyba po kryzysie 2008, no to nazwisko wybrzmiewa w tym dyskursie zachodnim chyba dosyć głośniej. I dlatego no, zwróciłam się z taką prośbą, żeby no, też samej się przekonać, jak to by funkcjonowało właśnie w tej teorii systemów światowych. Dziękuję. No to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe, ale piekielnie trudne i złożone pytanie, na które mało czasu jest i ja nie jestem do końca kompetentny. Myślę, że profesor Anna Sosnowska by tutaj jeszcze lepiej ode mnie to, nie wiem, czy pani książkę teraz wyszło, angielskie wydanie jej, o tym zacofaniu i historii jakby tych polskich ekonomicznych historyków i wkładzie też w rozwój tej szkoły zależnościowej, globalnej. Nie wiem, czy pani zna, no ale próbując najkrócej odpowiedzieć jakoś na to, że według, no, w moim przekonaniu to na pewno jest kwestia tego, że ci polscy badacze często odgrywali rolę i udało im się trochę historycznie jakby wejść do tego. Teraz ostatnio zapomnieli i zmarginalizowali i posłyszeli, a właśnie na scenie został ten Wallerstein czy Wallerstein. No to jest częściowo problem, prawda, tej hegemonii właśnie podkolonializmu, prawda, że ci peryferyjni, głosy peryferyjne są dużo mniej słyszane i cała historia tych nauk społecznych te wielu innych krajów takich peryferyjnych jest pełna takich zapomnianych tych, jak to się mówi, to pierwsi wymyślili. To jest Kaplida ma tych pierów. Nasz polski, nasz jakiś tam rosyjski czy ktoś, prawda, i oni rzeczywiście bardzo często pisali o jakiejś temacie wcześniej, a dopiero jak na Zachodzie odkryto w cudzysłowie kogoś, to on zaczął być tłum myślenia. Więc myślę, że to jest to prawo właśnie tej hegemonii globalnej, które powoduje, że padło na tego Wallersteina, bo on był ulokowany w Stanach i prawda, i miał, pomimo słabości różnych jego teorii, to miał dużo lepszą pozycję, żeby się zuniwersalizować i zapewnić pewną ramę i my trochę skazani na niego, bo ten dla pewnego sektora nauk społecznych to się stało dużo bardziej, teoria systemu światowego, tak jak teoria postkolonialna, stała się językiem swojego rodzaju, który można mówić, można się nie zgadzać do końca, ale bardzo wiele osób jakby zna tą ramę odniesienia i nawet podważając częściowo tą ramę można się komunikować. Podczas gdy ci nasi historycy są dużo mniej znani, ale to nie znaczy, że właśnie nie robili rzeczy unikalnych i ważnych i że dzisiaj nie ma rzeczy, które byłyby lepiej wytłumaczane przy pomocy tego, co oni robili. No i bardzo ciekawa jest ta historia, którą pani tutaj wzmiankuje, o której ja nie jestem do końca świadomy, czyli ten renesans Kaleckiego. Ja jako jakby socjolog nauki bym się zainteresował tym, dlaczego on został teraz odkryty i co temu pomogło. I może to byłaby jakaś lekcja dla nas, że jak wprowadzać obiekt światowy też w innych dyscyplinach, tych naszych, czy to dawnych klasyków, czy nas samych. Tak? Dziękuję bardzo, ale właśnie to tym bardziej chyba to, że dobrze, my mówimy językiem Wallersteina, ale potem właśnie chyba my się sami też trochę marginalizujemy, bo dobrze, zaczynamy Wallersteinem, mówimy, ale chwileczkę, ale u nas są dobrze, tak? Mówimy językiem Keynesa. No ale dobrze, ale w modelu Kaleckiego on rozbił tam powiedzmy na dwie kategorie, które lepiej wyjaśniają tak te procesy. Tak samo tutaj, a u nas jakby mam wrażenie, że jest Wallerstein i koniec. Nie ma Topolowskiego, nie ma Kuli i my się jakby sami naukowo skazujemy na bycie w tym peryferium albo żeby w ogóle być tym peryferium totalnym, no bo myśmy nic nie wnieśli, tak? Tylko Wallerstein. I stąd też właśnie to było to pytanie, bo ja czytam opracowania jest Wallerstein i podobnie pisał Kalecki Kula. No to ja mam, to znaczy Kula i Topolski. Ja myślę, no dobrze, a ja cały czas nie wiem, co pisał Topolski Kula. No ja mam jedno opracowanie Kuli na półce, takie malutkie o Przemyśle, ale ja cały czas nie wiem. A i tak samo właśnie było to, że jest Keynes, a potem, ale podobnie pisał Kalecki. Ale Kalecki pisał jednak trochę inaczej i też ciekawe rzeczy. Więc tutaj to było właśnie i pytanie, i taka rzecz do zastanowienia, tak? No, ale myślę, że każda dyscyplina nauk społecznych w Polsce dostarczy pani kopalnię takich przypadków, że jest jakiś modny zachód, teraz korzystamy i czasem przypisze, że jakiś Polak tam kiedyś też, a tak naprawdę to było dużo bardziej adekwatne, czy wcześniejsze i wartościowe, ale właśnie...
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo, pani doktor Golik, za pytanie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pan profesor Miller się zgłaszał, pani zdaniem. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko powiedzieć, że może nie jest tak źle, jeśli chodzi o recepcję światową polskich osiągnięć naukowych, jeśli chodzi o środowisko historyków ekonomicznych. Globalnie powiedziałbym, że Maria Małowis, Witold Kula, Jerzy Topocki są bardziej, nie tylko bardziej znane, ale bardziej szanowane niż Wallerstein, więc nie jest tak źle. Dziękujemy za pocieszenie. Dziękuję bardzo panu profesorowi za ten głos i mam jeszcze kilka minut i mam pytanie, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zadać pytanie bądź udzielić komentarza. Zgłaszałem się, ale dosyć nie byłem. Właśnie mnie się tutaj nie wyświetlają te wysyłane podniesione ręce, także przepraszam bardzo. Pan profesor Żelichowski, oddaję głos. Tak, proszę państwa, wysłuchałem tego z wielką ciekawością. Zanim się wypowiem, chciałem od organizatorów usłyszeć, dostać informacje na temat tego drugiego powakacyjnego planowanego spotkania, czego ono będzie dotyczyło, bo być może moje wystąpienie teraz nie ma sensu, może lepiej byłoby później, albo jest to moja jedyna szansa, więc zobaczę, co powiem. Panie profesorze, spotkanie powakacyjne, nie wiem, czy pan profesor Adamczewski odpowie, czy mam odpowiedzieć? No właśnie. Panie profesorze, ja bym może radził teraz wystąpić. Kolejne spotkanie no jest planowane do zorganizowania, ale jeszcze nie wiemy, kiedy ono nastąpi i panel również do końca nie jest ułożony jeszcze, więc ja bym prosił pana o zabranie głosu teraz. Dobrze. Dobrze, ja tu na dwa komputery to trochę karkołomna historia. Chciałem rozpocząć może od pani Golik. Bardzo gorąco popieram to, o co pani pytała. Otóż ja może powiem o sobie. Ja się zajmuję państwami obszaru niderlandzkojęzycznego, kulturą państwami i ostatnio napisałem książkę, która nazywa się Antyle Holenderskie, słoneczna strona Królestwa Niderlandów. Zmusiło mnie to na spojrzenie na problemy kolonializmu, postkolonializmu z perspektywy nie europejskiej, ale z perspektywy tamtejszej, z drugiej półkuli. I kiedy mocno zaangażowałem się w tę tematykę, stwierdziłem, że nasza perspektywa może nie tyle jest fałszywa, co perspektywą bardzo taką ograniczoną, naturalną, ja to rozumiem, do naszej perspektywy. Tymczasem moje odkrycie nie będzie kopernikańskie, kiedy powiem, że dla tamtej części świata epoka postkolonialna jest bardzo istotna i żywa. Wzmocniła się ona wydarzeniami znanymi nam z drugiej półkuli pod tytułem Black Lives Matter. Bardzo się to zintensyfikowało, jest bardzo zdynamizowane i na obszarze tego, tym, którym ja się zajmuję, no też Łacińska Ameryka troszeczkę z siłą rzeczy, stwierdziłem, że dla tej ludności świat dzieli się w ogóle bardzo prosto na tych, którzy krzywdzili i na tych, którzy są pokrzywdzeni. Jeśli teraz państwo zobaczycie jakiekolwiek protesty pojawiające się w naszych mediach, bardzo lokalnych, bardzo zajętych sobą, co się dzieje na drugiej półkuli, to będziecie rozumieli, dlaczego to jest tak ważne. Oni żyją w epoce postkolonialnej i oni mają wielkie problemy, które chcą rozwiązać. I rzeczy, które mnie zaciekawiły, państwo tutaj mówiliście, zwłaszcza pani profesor Borkowska, która powiedziała o tym postrzeganiu kultur zastanych przez kolonialne państwa. Tak, to niewątpliwie tak jest. Natomiast ja mam tutaj inny przykład, może ciekawy dla pani profesor, może pani o tym wie. Mianowicie również można powiedzieć, że kolonialne mocarstwa miały również wpływ kulturotwórczy i one tworzyły nowe kultury. Przykładem tego najlepszym jest język papiamentu, utworzony praktycznie rzecz biorąc w czasie, no, w wyniku działań kolonizacyjnych
Niderlandów, ale od 1967 roku, tak późno, od tak zwanego wydarzenia czy powstania Trinity May 67, oni to uważają za powstanie narodowe, język papiamentu stał się językiem państwowym i językiem kulturowym, który zaczyna w tych koloniach dominować. Powstała literatura, ona jest obszerna, powstały słowniki językowe i one są bardzo świeżej daty. Ta kultura jest, nazwijmy to, funkcjonuje w sposób już oficjalny i już ma swoje korzenie oczywiście w XIX wieku, ale dziś jest to zupełnie odrębna kultura, która się oderwała i jest to kulturą utworzoną przez kolonialistów, jako efekt uboczny oczywiście, oni do tego nie zmierzali. Więc to jest też taki ciekawy element, jak to może wyglądać. Kiedy tu Państwo zastanawialiście się nad tym, czy można być kolonizatorem i być państwem kolonizowanym, to taka uwaga natury historycznej. Ja jestem też historykiem z wykształcenia, chociaż politologiem, specjalizacja, której nabrałem w Instytucie Studiów Politycznych. Chcę powiedzieć, że w przypadku Polski, no, przypadek złożony, powiedziałbym tak prosto. Każdy przypadek jest złożony, polski przypadek również. Ja powiedziałbym tak, że my jesteśmy historycznie kolonizatorami, kolonizowanymi i mający aspiracje kolonialne. To wszystko Państwo pewnie wiecie, pewnie będzie banał, no ale to tylko tak przypomnę, że my w spisie państw kolonialnych istniejemy jako mocarstwo, które posiadało kolonie w Afryce na rzece Gambii. Oczywiście one nie były koloniami, nazwijmy to, Rzeczpospolitej tak do końca, to było kolonie Lena Kurlandzkiego, ale zaliczały się na poczet Królestwa Rzeczpospolitej i tutaj Rzeczpospolita figuruje historycznie jako państwo kolonialne. I to już taką historyczną łatkę do tego okresu mamy przypiętą, chociaż jak Państwo wiecie, krótki okres, troszeczkę XVII wieku, kilkadziesiąt lat, niewielki epizod, ale jednak na Gambii odcisnęło to swoje piętno w Wyspie Świętego Andrzeja. Tu Państwo wiecie, już nie będę, tu profesor Kula najlepiej się na tym znano. Mieliśmy tę ligę morską i kolonialną, która w okresie międzywojennym nie tylko wykazywała się aspiracjami kolonialnymi, ale w końcu ten epizod z Paraną i z tą kolonizacją na terenie Brazylii, to jest fakt. To jest fakt, ta nowa wieś, która stała się zaczątkiem kolonizacji, jest przypadkiem również tych aspiracji kolonialnych, takich bardzo faktycznych. Teraz jeśli idzie do pani Golik, jeszcze na chwilę chcę wrócić. Ja uważam i wymagam tego od swoich studentów, że pisząc o czymkolwiek w światowej literaturze mają obowiązek odszukać informacji na tego, co się dzieje, na temat tego, co się dzieje w polskiej literaturze, no bo na ogół to tak jest, że bardzo łatwo łykamy światowe nazwiska, które mają lepsze przebicie, no, funkcjonują w lepszych środowiskach, jest im tam łatwiej, a co się u nas dzieje, nie wiedzą. No bo mi się ekran zamknął na chwileczkę. Chcę powiedzieć Państwu, że polska literatura tutaj została częściowo wymieniona. Ja nie będę wymieniał kolejnych postaci, tak, Kula oczywiście bardzo ważne, ale nikt nie zauważa Jana Kiniewicza. Ja będę tutaj bardzo postulował osób, które się zajmują tą problematyką, żeby zechciały zajrzeć do książki Jana Kiniewicza Od ekspansji do dominacji, próba teorii kolonializmu. Ona się ukazała w czytelniku w 1986 roku, ale ja uważam to za pracę wartościową i pracę, która omawia dorobek teoretyczny Polski, i przy czym profesor Jan Kieniewicz ma zaskakującą puentę, więc jak dobrym kryminale Państwu nie powiem, na czym ta puenta zaskakująca badacza wieloletniego zajmującego się Indiami i problemem kolonializmu ma Państwu po tylu latach badania do powiedzenia. Więc mimo wszystko zachęcam do spojrzenia do jego książki. Natomiast problematyka kolonialna, postkolonialna odnosząca się do dzisiejszych czasów, do tego się nie będę odnosił, bo na tym się nie znam. Także tyle moich krótkich tutaj uwag.
Chciałem jeszcze o jednej rzeczy, może, ponieważ tutaj profesor Adamczewski mówi, że mogę drugiej szansy nie mieć, to może ja spróbuję jeszcze Państwu powiedzieć o jednej postaci, czy o jednej książce, którą... Panie profesorze, tylko jeśli mogę prosić ze swojej strony króciutko, dlatego że jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz ktoś tutaj nam przejmie Zoom, a chciałbym dobrze. Szansę się pożegnać. Dobrze, kulturalnie. Już Panu daję szansę. Proszę Państwa, książka Normana Davisa Na krańcach świata. Może ta książka nie przeszła zauważona przez Państwa, ale polecam. Puenta dziesięciopunktowa, którą tam Norman Davis próbuje przedstawić, jest dla nas wszystkich, daje nam bardzo, bardzo dużo do myślenia. Nie będę tego cytował, bo to nie wykład dla studentów. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję panie profesorze i ja mam prośbę o każdego z Państwa o takie krótkie podsumowanie właśnie tej dyskusji, też w odniesieniu do tego, co pan profesor Żelichowski powiedział i proponuję, żebyśmy zaczęli zwyczajowo, zaczynając od pani profesor Borkowskiej. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału w tym panelu. Otrzymałam tutaj więcej niż się spodziewałam. Znaczy zderzenie rozmaitych perspektyw w tym przypadku no, okazało się naprawdę bardzo dla mnie inspirujące i postaram się jeszcze wiele rzeczy przemyśleć i doczytać. Dziękuję bardzo pani profesor. Pan profesor Miller. Ja również serdecznie dziękuję. Dużo się nauczyłem tak naprawdę i po prostu jestem wdzięczny, że mógłbym uczestniczyć w tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pan profesor Zarycki. Tak, również podzielam te bardzo pozytywne wrażenia i może nie powiem, że jednak teoria postkolonialna udowodniła swój potencjał, bo udało nam się porozmawiać ciekawie i ponad podziałami bardzo różnymi, czyli do czegoś się przydaje, nawet jak się nie wszyscy zgadzamy, to jesteśmy w stanie mówić mniej więcej rozumiejąc się i jakoś tam uzgadniając zdanie, więc może nie warto jej całkiem do kosza wrzucać. Dziękuję bardzo panie profesorze za tę uwagę. No, w mojej perspektywie z całą pewnością dużym plusem teorii postkolonialnych jest to, że są one uniwersalizujące i ta uniwersalizacja czasami, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, niesie za sobą pewne negatywne konsekwencje, ale czasami uniwersalizacja pozwala na to, żeby wyjść z tych wieży, z kości słoniowych ponad dyscypliny, które reprezentujemy i właśnie znaleźć wspólny język, może przez teorię postkolonialną, bądź też przez inne uniwersalizujące teorie. Ja ze swojej strony w imieniu Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i w imieniu Laboratorium imienia Richarda Pipesa bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, profesor Grażynie Borkowskiej z Instytutu Badań Literackich PAN, profesorowi Michałowi Millerowi z Uniwersytetu w Halle i panu profesorowi Tomaszowi Zaryckiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za obecność i za chęć wzięcia udziału w tej dyskusji. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy wysłuchali, zabierając bądź też nie zabierając głos, wzięli udział w tejże dyskusji i zapraszam też w swoim imieniu i w imieniu Instytutu i Laboratorium na spotkania, które będziemy organizować w nowym roku akademickim. Już wszystkie będą anonsowane z odpowiednim wyprzedzeniem w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Twitterze Instytutu Studiów Politycznych. Także serdecznie zapraszam i dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.